Halo, halo, odbiór, witam się z wami Epic Riders w kolejnym filmie na kanale, a to jest druga część naszego wypadu z Bartkiem na Pity, więc jeśli nie widziałeś poprzedniej części, koniecznie ją nadrób. A ja chciałbym wam powiedzieć, dla samych formalności, żebyście zasubskrybowali nasze kanały, wbili na nasze Instagramy oraz na wszystkie social media, które znajdziecie w opisie tego filmu. I co, ja już nie przedłużam, tylko zapraszam was do oglądania tego odcinka. Pamiętajcie, oglądajcie do końca. Chyba nie. Nie, mi się zdaje, że to inna jakaś dróżka. A może tu i tam, przy drzewach? No to powoli trzeba ciułać. Nie posionym. Naokoło dawaj. O, jakie tu obozowisko! Fajne. No, nie ma co. Trzeba baterię zmienić już. Czuję, że wyżej też bym mógł wejść, ale muszę to obadać. Bo ściągać to mi się nie widzi. Wydar! Ciemy jak Bartusiowi pójdzie. No to ma trochę gorszą oponę to. Tu mnie wybiło na tym i dwójki mi brakło, musiałem kamień ze sprzęgła, było jedynkę dać. Tu jak na tym podbije, to trzeba jedynkę wbijać, bo go zmula. Tu chuj gałęziami zarzucił. Gałęziami zarzucił wjazd. A to tu jest ostatni? Bo to jest ta droga już, nie? I to jest ostatni wjazd? Tak. A że mu się chciało, nie? No, chyba że tu. Jest tam? Jest, tylko troszkę krzaczka. Tu by wjechał. Tu normalnie jedzie. Jesteś tu z jedynki, czy z dwójki wjeżdżał? Dobra. Jebany, wszystko zarzucił? Perturbacje wszędzie. Że mu się tak chciało. Historia lubi się powtarzać. Thank you.
My się tu cackamy, a tu obok jest normalna droga. Chłop po prostu nam chciał urozmaicić ten przejazd i dodać atrakcji. Góry. Brakło mu młot. Szkoda paliwa. Elektryki. Teraz na mnie nas nie słychać, ale nie. Panie, ile twój ma kilowatów? Mój 28, bo przeładowałem. Porządny. Tak jest. Daj mu gazu. MRF, e-ride. Ja mu odkręcę teraz na lecę. Nie słychać ani nie widać w tej trawie. No to fajna troska. No, bo to tak idzie takim zawiasem i tak jakoś przez boki szło. Gdzieś ty zginął. Osa mi wpadła do kaszy. Mam, cosik mam, ale robię buja jak... Tak do skatu zaraz idzie.
Kurde, widzowie, widzicie, gaźnik w MRF-ie się odkręcił i przez to zgasł, ale na szczęście udało się poratować kluczami od Maxia, dzięki, i nakrętką, bo nakrętka była zgubiona, więc same klucze nie wystarczyły, więc jakoś przynajmniej dojedziemy do domu. Także jedziemy odwieźć klucze, no i jesteśmy uratowani, można powiedzieć. Panie, na rozrusznik! No tu kazał zostawić. Będziemy w kontakcie, jak co.